AZS Politechnika Wrocław od lat stanowi o sile polskiego brydża. Nikogo więc nie może zdziwić fakt, że kiedy rozgrywane są wielkie zawody, przedstawiciele tego klubu są mile widziani w każdej z reprezentacji. Tym razem powołano ich do teamu Mazurkiewicz. W skład weszli Marcin Mazurkiewicz, Krzysztof Jassem i właśnie wrocławianie, czyli Piotr Gawryś, Michał Klukowski, Stanisław Gołębiowski i Włodzimierz Starkowski. Mimo że nasz brycz odgrywa istotną rolę w świecie, taki sukces Polaków jest wielkim i niespodziewanym wynikiem. Do fazy finałowej nasi zawodnicy awansowali dopiero z 26 wynikiem. Nikt im nie dawał większych szans na podium, jednak doskonale wypadli w meczach z wyżej rozstawionymi zespołami, przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych. Te pojedynki okazały się kluczowe. Po pierwsze otworzyły drogę do podium, po drugie natchnęły naszych świetną energią. W finale biało-czerwoni pokonali Monako różnicą ponad 50 punktów. Warto odnotować, że to nie był najmocniejszy skład, jaki teoretycznie nasz kraj mógł wystawić. Zabrakło w nim najbardziej utytułowanej polskiej pary, czyli Cezarego Balickiego i Adama Żmudzińskiego. Zdecydowali się grać dla drużyny amerykańskiej. Efekt był jednak taki, że ich zespół nawet nie awansował do fazy finałowej. A co z polskim teamem? Śmiało można powiedzieć, że jest wielki. Polacy dopiero po raz drugi w historii sięgnęli po medale Mistrzostw Świata w tej kategorii. Poprzedni triumf miał miejsce w 1978 roku. Ostatnio w Sport Game informowaliśmy o bardzo udanym sezonie klubu Wrocławianie. Warto podkreślić, że to nie przypadek, to kolejny dobry sezon zawodników ze stolicy Dolnego Śląska. W historii klubu brakuje medalu Mistrzostw Kraju Szermierki, którą obecnie uprawia Jacek Gaworski. Wszyscy więc czekają na jego sukces. Moi koledzy z klubu tutaj wrocławianie czekają na te zawody z utęsknieniem, bo oni zdobyli Mistrzostwo Polski Seniorów po raz szósty z rzędu we Florecie. Indywidualnie też zdobyli Mistrzostwo Polski, więc w klubie brakuje tylko jeszcze Mistrza Polski w Szermierce na wózkach i Mistrza Polski Weteranów. I te dwie imprezy zostały jeszcze do rozegrania, więc no chcemy tak gdyby zdobyć jednego wielkiego szlema w Szermierce w Polsce. Zdobyć medal to na pewno trudna sprawa. W zawodach wystartują bowiem najlepsi. To Mistrzostwa Polski, więc nie powinno zabraknąć nikogo z czołówki. Nie ukrywam, przyjdzie mi skrzyżować Florec no, z najlepszymi na świecie, bo no, nie ukrywajmy, polska szermierka na wózkach jest no, licząca się w świecie. Także no, tu jest poprzeczka bardzo wysoko podniesiona. Gaworski obiecuje, że powalczy o podium. Nie wie jednak, czy forma, w jakiej jest obecnie, mu na to pozwoli. Przygotowania do mistrzostw łączył z walką z chorobą. Jestem troszeczkę ograniczony z tymi moimi problemami chorobowymi w ostatnim czasie i gdzieś to wszystko na mnie ciąży, aczkolwiek staram się wyciągać same pozytywne wnioski i myślę, że mimo tych wszystkich nieudogodności fizycznych, jakie jestem poddany, no wszystko się uda. O dokonaniach wrocławskiego szermierza oczywiście w Sport Game. Kubot, reprezentujący barwy Krzyckiego klubu tenisowego, jest już pewny gry w listopadowych nieoficjalnych mistrzostwach świata. Stało się tak dzięki odpadnięciu Kanadyjczyka Waseka Pospisila i Jacka Soka ze Stanów Zjednoczonych w drugiej rundzie imprezy w Paryżu. Zwycięzcy Wimbledonu byli pośrednio rywalami Kubota i Lindstedta w walce o udział w ATP World Tours Finals. Do kończącej sezon imprezy Masters kwalifikuje się 7 najlepszych par z rankingu oraz najwyżej notowani zwycięzcy jednego z tegorocznych turniejów wielkoszlemowych z miejsc 8-20. Polak i Szwed poza styczniowym triumfem w Melbourne nie odnieśli wspólnie sukcesów. W kolejnych zawodach docierali co najwyżej do ćwierćfinału. Kubot i Lindstedt w ATP World Tour Finals wystąpią razem pierwszy raz, ale każdy z nich grał w nich już dwukrotnie z innym partnerem. 32-letni Lubinianin brał w niej udział wraz z Austriakiem Oliverem Marachem w latach 2009-2010. Kubot myśli już o starcie w Londynie, ale żywo interesuje się także tym, co dzieje się z kortami przy Półtuskiej we Wrocławiu. Do niedawna spokojnie działał tam KKT. Klubowi jednak została wypowiedziana umowa i miał w ubiegłym miesiącu opuścić obiekt. Na razie jednak zostało wstrzymane wykonanie tego nakazu. Młodzi zawodnicy Krzyckiego klubu tenisowego wciąż mogą trenować. A co dalej z klubem? Co dalej z kortami? Na dziś ciężko znaleźć odpowiedź na te pytania. Z nieoficjalnego źródła udało nam się dowiedzieć, że do końca tego roku nie będzie zmian. Kiedy one się pojawią i czy się pojawią, nasz rozmówca proszący o zachowanie anonimowości stwierdza, że jest to zależne od wyników listopadowych wyborów. Czy sporty walki mogą spowodować, że staniemy się spokojniejsi? Według sensei Jacka Lamota właśnie karate Kyokushin
może mieć tak zbawienny wpływ. Dzieci trenujące karate kyokushin po jakimś czasie stają się po prostu spokojniejsze, stają się bardziej zdyscyplinowane, stają się bardziej grzeczne, bo wszystkie te trzy elementy są bardzo mocno nauczane na treningach karate. My zwracamy uwagę przede wszystkim na etykietę dojo. Mówi się u nas, że karate zaczyna się ukłonem i kończy się ukłonem. Nie sama sportowa rywalizacja w karate jest najważniejsza. Na dyscyplinę składa się wiele małych, równie ważnych fragmentów. Sport swoją drogą, ale karate to jest otoczka, to jest zasady budo, zasady samurajskie, więc nie ucieknie się od tych podstawowych, grzecznościowych, japońskich przyzwyczajeń czy nawyków. Karate, każdy trening karate zaczyna się tak zwaną ceremonią, gdzie oddajemy, kłaniamy się prowadzącemu, kłaniamy się współćwiczącym. Kończy się także taką ceremonią, wchodzimy do dojo z ukłonem, czyli gdzieś tam oddajemy cześć temu duchowi walki, temu duchowi, który tam drzemie, temu duchowi wielkiej pracy. Także karate to jest nie tylko kopanie nogami, ale także ta filozofia, ta sztuka walki, to co u nas jest bardzo ważne. Karate to wbrew pozorom wcale nie jest sport kontuzjogenny, na pewno nie na początku. Jeżeli chodzi o kontuzje, to tutaj na samym początku drogi karate nie ma praktycznie żadnych kontuzji, jest tylko siłówka, rozciąganie, gibkość, podstawowe elementy karate. Walka dopiero przychodzi po 3-4 latach trenowania, także a propos agresji, to odsiew jest masakryczny, zostają tylko ci, co naprawdę chcą trenować karate i dopiero po 3-4 latach gdzieś zaczyna się ta walka, podstawowe elementy kumite. Już człowiek jest tak zaadoptowany, przyzwyczajony do wysiłku, że w późniejszym treningu także nie ma jakby większych momentów kontuzjogennych. Jest wręcz odwrotnie. Zdarzają się małe stłuczenia, ale to jak w każdym sporcie na drugi dzień mija. Co trzeba zrobić, aby rozpocząć przygodę z karate? Zazwyczaj takie osoby dzwonią i telefonicznie informujemy, na jakie grupy będą skierowane. Jeżeli chodzi o dzieci, to mamy oprócz Kościuszki i Czarnieckiego także grupy początkujące w różnych miejscach Wrocławia. To jest zazwyczaj ważna lokalizacja i tam, jeżeli ktoś blisko zamieszkuje, czy blisko rodzice pracują, czy przedszkola jest, czy szkoła, więc te dzieci tam w te miejsca proponujemy tam, żeby tam zaczęły tą drogę karate. Jeżeli chodzi o dorosłych, to mamy dwie grupy, jedną na Czarnieckiego, drugą na Kościuszki. I w różnych dniach zależy, jaki dzień pasuje danemu adeptowi karate i kierujemy na te grupy. Są to od poniedziałku do piątku, jest możliwość trenowania na grupy początkujących dorosłych, także każdy, jeżeli chce, ma taką możliwość. Szczegóły dotyczące treningów na stronie karatewroc.pl.